Zapraszamy do pokoju stołowego. Ta-da! Witamy serdecznie, formalnie w trzecim odcinku pokoju stołowego. A witają Natalia Bąk i Marcin Cisowski, a naszym gościem jest dzisiaj Patryk Chojnowski. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Cześć Patryk, wiemy, że jesteś mega zajęty pewnie, bo teraz dzisiaj u ciebie to już nie tylko pingiel rządzi, ale też inne sprawy, także fajnie, że miałeś chociaż trochę czasu tego wolnego i możemy dzisiaj z tobą pogadać. Co ciekawego w Gdańsku? Śnieg jest? No właśnie ostatnie dni troszeczkę napadało tego śniegu, więc zaczęło być biało. No taki zimowy klimat już w Gdańsku zawitał. A w ogóle jak spędzasz czas w Gdańsku, jak jest taka trochę niepogoda, bo to jest takie miejsce, w ogóle Trójmiasto, gdzie dla aktywnych ludzi no znakomita przestrzeń. A dla ciebie? Ja lubię dużo spacerować, także ostatnio gdzieś tam z dziewczyną chodzimy w różne miejsca, czy to gdzieś Starówka, często jesteśmy nad morzem, więc tak aktywnie, ale nie aż tak bardzo, nie wiadomo jak, ale no staramy się gdzieś tam spacerować. No właśnie, to może jak o tej aktywności, to może powiemy o twojej aktywności nieco biznesowej, jak już Gdańsk, aktywność, to powiedz coś więcej o czymś innym niż tenisowy, bo my już wiemy, a chcielibyśmy, żeby widzowie też się dowiedzieli. Train Pro, koszulka. Tak, jest tutaj promocja. No to zaczęło się tak w sumie kilka lat temu. Mój bardzo bliski przyjaciel prowadził takie studio personalne w Gdańsku we Wrzeszczu, gdzie odbywały się tylko zajęcia indywidualne pod kątem przygotowania motorycznego, stricte na początku dla tam wyczynowych sportowców, ale później też dla normalnych zjadaczy chleba. No i z jakimś czasem zaproponował mi, żeby może spróbować sił, żeby otworzyć coś większego i otworzyć siłownię, tak? Po prostu dla wszystkich. No i od jakiegoś czasu, w sumie no to już trwa od półtora roku, staramy się budować własną markę, siłownię taką, na której zarówno jak i profesjonalni sportowcy mogą się rozwijać w różnych dyscyplinach, jak również i normalne osoby takie z ulicy, które przychodzą po prostu na normalną siłownię, mogą odbywać też treningi. No jak się czujesz w tej roli takiego trochę no biznesmena, trzeba powiedzieć, no jak ci z tym? Dużo pracy, dużo obowiązków? To tak nie jest. Ja tam za dużo obowiązków właśnie nie mam. Jestem z takiej strony bardziej inwestora, więc są osoby, które jakby tam tym zarządzają, tym się zajmują. Ja ostatnimi czasy bywałem naprawdę bardzo rzadko, bo miałem i było dużo wyjazdów ligowych, mistrzostwa świata, więc w sumie przez ostatni miesiąc byłem tam chyba tylko kilka razy. Dzisiaj będę na 19 idę na trening i też tam zerknę, zobaczę co się dzieje. Ale ja tam naprawdę za wielu obowiązków nie mam. Przychodzę, sprawdzam. Kontrola musi być. Kontrola. Cię kręci i sprawdzam, czy się zgadza. Ale rozumiem, że twoje doświadczenie gdzieś tam sportowe się przydaje, że gdzieś motywujesz ludzi nawet swoją obecnością, jak jesteś. Nie tylko taką stricte kontrolą. Tak, no mamy dosyć często takie dni otwarte, gdzie no nie tylko ja, ale też osoby z innych sportów przychodzimy na te dni otwarte, no i staramy się tam promować tą siłownię, pokazywać się ludziom z zewnątrz, więc tak. Bo swojego czasu pamiętam, szczególnie jak pandemia chyba była, to w media społecznościowe no sporo wrzucałeś filmików, jakichś fotek z siłowni właśnie. Dobrze pamiętam, dobrze kojarzę. Ty lubisz te klimaty. Tak, no mieliśmy tam taki prywatny dostęp do tego miejsca i no wtedy jak było wszystko pozamykane, to oczywiście, no ja nie mogłem wysiedzieć na miejscu, no brakowało tego ruchu, więc no szukaliśmy różnych możliwości aktywności fizycznych i tak, no na siłowni wtedy dużo czasu spędzałem.
To ja muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz, tak kończąc wątek pewnie powoli Gdańska i Trójmiasta w ogóle. Macie jakieś swoje ulubione miejsca w Gdańsku albo w Trójmieście w ogóle na jakiś spacerek? Ja no przede wszystkim Starówka. Starówka, ulica Mariacka i tutaj przy Motławie, no i też plaże w Sopocie. Najczęściej gdzieś na spacery to wybieramy się na plażę w Sopocie i Starówka. To są miejsca, które przeważają. To jest twoje miejsce, w którym chcesz żyć? Trójmiasto. Ostatnio o tym myślałem. Przez ten teraz okres, październik, listopad, to jest taki czas, gdzie średnio mi się podoba w Polsce, nie będę ukrywał. No te 2 tygodnie temu byliśmy na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii, w Granadzie. Piękna pogoda, przejrzyste niebo, słońce, 20 stopni. No i gdzieś to tam w głowie zaczęło coś świtać. Może na ten okres właśnie taki jesienno-zimowy. Coś szukać w cieplejszych krajach, ale to na razie są tylko pomysły. No ale właśnie, jak wspomniałeś o tej Grenadzie, my lubimy płynnie przechodzić po wątkach, to masz się czym pochwalić, kilka medali zdobytych. Opowiedz trochę o wrażeniach, jak tam się grało na hiszpańskiej ziemi. Udało mi się zdobyć tam 2 złote medale, aczkolwiek nie grało mi się dobrze. Tak? Cały turniej gdzieś tam był szarpany, było dużo nerwów. Największym przeciwnikiem to chyba byłem sam sobie, bo najwięcej stresu takiego dziś miałem przedmeczowego i no i to był taki dziwny turniej. Mimo tego, że nawet nie straciłem tam seta ani jednego w turnieju indywidualnym, to naprawdę nie grało mi się dobrze. Bardzo dużo nerwów, stresu, nie wiem, takiej presji chyba, której sam sobie narzuciłem, no spowodowała to, że się męczyłem na tym turnieju. Właśnie ja już kiedyś tak myślałam sobie o tobie, o partyczce i tak się zastanawiałam, teraz tym bardziej, że powiedziałeś o tym stresie. No bo z jednej strony jeździcie tam, wiadomo, no, konkurencja jest pewnie coraz silniejsza z roku na rok, zresztą widać szczególnie po rywalizacji kobiet. Natomiast no, jesteś tam faworytem, trzeba to głośno powiedzieć. I tę rywalizację wśród tych sportowców niepełnosprawnych ty traktujesz, no właśnie, tak trochę z przymrużeniem oka, tak trochę, że no tak, przecież tak powinienem wygrać i tak jestem od nich lepszy, bo mam doświadczenie już rywalizując z tymi profesjonalnymi sportowcami na arenie nie tylko ogólnopolskiej, ale też międzynarodowej. Czy właśnie tak jak teraz mówisz, że to nie jest wcale taki pewniak ta moja gra? Jedziesz tam zawsze tak na maksa skupiony, skoncentrowany, tak jak grałeś w tych turniejach międzynarodowych, ale wśród pełnosprawnych sportowców? Wiem, że długie pytanie, sorry, ale tak wiecie, taka myśl. Pierwsze lata w tym sporcie niepełnosprawnym nie podchodziłem do tego aż tak poważnie. I też nie narzucałem sobie takiej presji i grało mi się naprawdę... Naprawdę fajnie, byłem zadowolony z tych gier, ale tak ostatnie 5-6 lat od igrzysk w Rio, które przegrałem w finale, sam sobie narzuciłem taką presję, że już nie chcę tam więcej przegrywać. I od tamtego momentu zacząłem tak, podchodzić do tego w 100% zaangażowany, gdzieś tam skoncentrowany na tym. Wiem, że gdzieś tam z zewnątrz też jest nacisk, znaczy nacisk, może bym przesadziłem, nacisk, nie, presja, żeby jednak wygrywać. No i od tamtego momentu jest więcej tej nerwówki. To też jest tak właśnie na tych turniejach osób niepełnosprawnych, na głównych imprezach, ja i zarówno Natalia, jak gramy, to wszyscy tam szukają sensacji w naszych porażkach, tak? Bo my tam, no ja przez 12 lat grania w sporcie niepełnosprawnych przegrałem tylko jeden turniej, więc zawsze na naszych meczach gdzieś jest najwięcej ludzi z innych krajów, no osoby jakby liczą na nasze porażki, tak? Więc tam jest wiele takich aspektów dodatkowej presji i to się składa w taką całość, gdzie no jest coraz ciężej, tak? No jest coraz ciężej, no ta konkurencja też jest coraz lepsza, zawodnicy się rozwijają.
Więc no jest ciężko. No właśnie, ale wiesz co, jak wspomniałeś o tym Rio, że trochę taka cezura czasowa, że od tego momentu wstąpił w ciebie taki duch walki, że więcej nie przegrasz, to nie byłbym sam, gdybym nie zadał tego pytania, czy dodatkową motywacją był ten gest Chińczyka, że on wszedł na stół po tym zwycięstwie, czyli celebrował to, no, można powiedzieć, strasznie teatralnie. Czy to też, można powiedzieć, jeszcze bardziej cię zmotywowało do walki? Denerwowało. Tak, znaczy bardzo mnie to zmotywowało, ale też zdenerwowało, bo ja wiedziałem, że on już więcej nie zagra. On przed turniejem mówił, że jeśli mu się uda wygrać, to on już zakończy karierę i tak zrobił, więc no, mi się udało odebrać złoty medal, ale no, nie zrewanżowałem mu się. No, to było takie, no, poczułem to, nie? No tak, bo nie było teraz okazji na ostatnich igrzyskach paraolimpijskich. Ja bym zawsze chciałam ci w sumie, Patryk, to pytanie zadać, bo ty przecież nie od początku, kiedy zacząłeś grać w tenisa. O! Przepraszam. Chodź, cicho. No, to mój pies. Nie od początku przecież, kiedy zacząłeś trenować, rywalizowałeś już z tymi niepełnosprawnymi, prawda? Pamiętasz ten moment, jak się decydowałeś? To znaczy miałeś jakieś chwile, nie wiem, wahania, no bo ktoś, rozumiem, dał ci pewnie jakiś znak, że możesz, tak? Że jest szansa, że ten problem, z którym się jakiś tam borykasz, no to kwalifikuje się pod ten sport, pod rywalizację wśród niepełnosprawnych. Ty się zastanawiałeś w ogóle, czy jakby od razu się zdecydowałeś, a jak to było? Zastanawiałem się długo, bo pamiętam, był taki obóz kadry seniorów pod Zieloną Górą w Dżonkowie, kiedy miałem 16 lat i wtedy miałem pierwszą styczność gdzieś tam z osobami niepełnosprawnymi z tenisa stołowego. Już wtedy pani Ela Madejska pytała mnie się, czy bym nie chciał spróbować, bo wiedzą, że jestem po wypadku i ta moja noga mogłaby się do tego nadawać, a ja absolutnie nie chciałem. Ja mówię, jak tutaj jestem w kadrze osób pełnosprawnych, to co ja tam mam robić w niepełnosprawnych. Więc to trwało ponad 5 lat, gdzie ja się na to zdecydowałem. I to też tak było, że niechętnie jechałem na ten pierwszy turniej. On się odbywał w Władysławowie, gdzie tam byli klasyfikatorzy, gdzie mogli jakby zdiagnozować tą moją niepełnosprawność. Ja tam jechałem niechętnie. No nie ukrywam, że na samym początku ja się wstydziłem, tak? Jakby rywalizacji z osobami niepełnosprawnymi, no bo dziś mi się to w głowie nie mieściło, po co, skoro mogę, znaczy skoro daję radę w pełnosprawnych i bardzo dobrze sobie tam radzę, tak, więc no tam to długo w mojej głowie gdzieś tam się tkwiło i sam sobie dużo czasu na to dałem, żeby to przemyśleć. Można przejść z Gdańska do Kleszczowa, do twoich początków, dlatego że ja przyznaję, że kiedyś właśnie z tobą rozmawiałem i przez to znam tę historię, ale uważam, że tak jak wielu tenisistów stołowych na przykład ma bardzo podobne początki, czyli że w piwnicy grają pierwszy raz na przykład ze swoim tatą i tak się rozpoczyna ich przygoda. A ja akurat wiem, z racji, że rozmawialiśmy wtedy we Władysławowie, że u ciebie ta przygoda z tenisem stołowym rozpoczęła się od czekania, a konkretnie od czekania na rodziców. Jakbyś mógł rozwinąć dla wszystkich ten temat? Tak, moi rodzice oboje byli WF-istami i ja pamiętam, że kilka dni w tygodniu musiałem na nich ostatnią godzinę lekcyjną poczekać. I zamiast czekania po prostu uczęszczałem na zajęcia tenisa stołowego, tak, dla zabicia czasu, nudy. Bo sala gimnastyczna jakby była zajęta, bo rodzice prowadzili lekcje. No więc gdzieś tam, no jak byłem dzieckiem, no to było mnie wszędzie pełno. I to tak z przypadku po prostu. Chodziłem na zajęcia tenisa stołowego i z każdych jakby zajęć mi to... Na początku nie sprawiało mi to frajdy, tylko tyle to, że coś takiego było, że udawało mi się wygrywać z osobami, które już tam gdzieś jakiś czas więcej uczęszczają na te zajęcia i to mi sprawiało przyjemność, tak? No i to tak od tego się zaczęło. I był taki moment, że konkretny, że poczułeś na przykład to jest to, czy to właśnie było po prostu klasycznie z pierwszymi sukcesami? Czy był jakiś przełomowy trening na przykład, o fajny jest ten tenis stołowy? Był taki moment, to pamiętam jak dziś, jak pojechaliśmy, ja totalnie amatorsko odbijałem. Tam wtedy zajęcia prowadził
któryś z WF-istów i on też nie miał pojęcia o tenisie stołowym. To było tylko takie przebijanie na drugą stronę i pojechaliśmy na zawody szkolne do Bełchatowa i tam spotkaliśmy się z osobami, które trenują już zawodowo tenis stołowy. To byli bliźniacy dzwonkowscy, którzy trenowali zawodowo już w Łasku. I to była przepaść. Ja byłem wtedy byłem, no, byłem zachwycony, jak oni grają, jak ta piłeczka szybko lata. No, nie byłem w stanie z nimi zdobyć żadnego punktu nawet. I wtedy do nich podszedłem po tych zakończonym meczu, spytałem się, kto ich w ogóle uczy grać, jak to jest możliwe, że tak umiecie. No i od tego się zaczęło, tak. Wtedy pamiętam, że byłem zszokowany, że można tak w ogóle tak grać, tak. Wiktor i Waldek Dzwonkowscy, ja też ich pamiętam, bo my jesteśmy z tego samego województwa, więc ja pamiętam też te pierwsze turnieje. Na Łask to przecież jeszcze Karol Prustrowski, to jeszcze Tomek Lewandowski, więc sporo was tam się uzbierało. To była fajna ekipa taka treningowa w tym młodzieżowym gdzieś tam wieku. Tak, no było nas sporo z tego Łasku. Trener Longin Wróbel w tamtych czasach miał dobre oko i chęci i takie oddanie dla osób trenujących tego tenisa stołowego. No dobra, teraz już jest Superliga, grasz w Bytomiu, jak ci tam? Trochę z tych kilometrów musisz pokonać, kurczę, z Gdańska do Bytomia, żeby na te mecze jeździć. Jeździsz czy latasz właśnie? Jeżdżę, no jest to dosyć spora odległość. W ostatniej chwili no, podjąłem taką decyzję, że będę, znaczy to tak troszeczkę było na mnie wymuszone, ale no... Bytom jest daleko i najczęściej jeżdżę samochodem, czasami jeżdżę pociągiem. No jest to niestety taki największy mankament tego klubu, że on jest daleko od tego mojego miejsca zamieszkania i tutaj, gdzie na co dzień trenuję. A tak to wszystko jest okej, nie mam na co narzekać, jestem zadowolony. Właśnie, jesteś zadowolony, bo wiadomo, i sporo już osiągnięć i ligowych, tak jak wspominałeś, jeśli chodzi o imprezy osób niepełnosprawnych, tego masz już mnóstwo na koncie, więc można powiedzieć, ciśnie się na usta pytanie, rozmawiając z tobą zawodnikiem bardzo doświadczonym, o czym marzysz zawodowo, co sprawiłoby ci jeszcze przyjemność, satysfakcję, jakie stawiasz sobie sportowe cele? Nie stawiam sobie już żadnych sportowych celów. Ja znam dziś swoje miejsce, wiem, że w tenisie osób pełnosprawnych jakiegoś dużego przełomowego skoku nie zrobię z racji tego, że no, nie mogę wykonywać jakiejś większej ilości treningów, czy też bardziej skomplikowanej, ponieważ później ta noga mnie tak boli, że nie jestem w stanie chodzić. Ja chcę podtrzymać jeszcze tak się przy życiu w tenisie stołowym z 2-3 sezony w tej Superlidze i tą przygodę z tenisem gdzieś tam już z tyłu głowy mam, że chciałbym kończyć, tak? Mówię, te 2-3 sezony maksymalnie, chcę dać z siebie wszystko, niczego od siebie nie oczekuję absolutnie. Wiadomo, że nie lubię przegrywać strasznie, no, chciałbym wygrywać, ale to nie jest też takie łatwe. I to wszystko, czego nie mam od siebie żadnych kompletnie oczekiwań, nie mam. Ja myślę, że to dobrze. W sensie to takie bardzo zdrowe dla głowy. Chyba lepiej się żyje i łatwiej, prawda? To, no, czego się śmiejesz? Tak. Znaczy to jest tak, ostatnimi czasy ja tak ciężko znoszę porażki, nie? Ciężko. To jest takie skrajności. I... No nie wiem, kurde. Czyli krótko mówiąc, możemy spodziewać się oprócz tej siłowni, o której wspominaliśmy, że już będziesz bardziej koncentrować się na tej działalności pozatenisowej powoli. Tak, no mówię, no to jest, ja wiem, że ta noga, ona może w każdej chwili jakiegoś tej psikusa zrobić, ja mogę być wykluczony. No tak było przed Tokio, ja 6 dni przed wyjazdem do Tokio dostałem złamania stawu skokowego. Lekarz powiedział mi, że no, nogę trzeba w gips wsadzić, ja w ogóle tego nie dopuściłem do myśli. No i pojechałem ze złamaną stopą na te Igrzyska Paralimpijskie. Gdzieś tam jakimś cudem w wiosce olimpijskiej ci japońscy fizjoterapeuci mnie doprowadzili do porządku. No było dużo tam jakichś tejpowań, zastrzyków przeciwbólowych.
Ale no mówię, no taka niespodziewana akcja, pęka mi stopa po prostu z przeciążenia, tak? Więc to się może znowu zdarzyć w każdej chwili. Ja gdzieś ten koniec już swój staram sobie układać z tyłu głowy, oczywiście mówiąc o tym sporcie osób pełnosprawnych, o superlidze, bo to są zupełnie inne obciążenia treningowe. Jakby z tym się już pogodziłem, że to będzie niedługo, tak? Więc ja już tam niczego nie chcę. Jakiegoś, ja się tam już nigdzie nie pcham, ja po prostu chcę sobie pograć te 2-3 lata na spokojnie, tam nigdy nie jest spokojnie, ale ten, no, to tyle, nie? A wiesz co, a jeszcze chciałabym cię zapytać, bo mówisz, że teraz już nigdzie się nie pchasz, ale jeszcze kilka dobrych lat temu, no, obijałeś się trochę tę pierwszą kadrę seniorską. Pamiętasz ten moment, w którym gdzieś tam, nie wiem, może były jakieś rozmowy z trenerem Tomkiem Krzeszewskim o tym właśnie, co dalej, że w sumie to chyba rezygnujesz, to znaczy musisz zrezygnować, bo zdrowie nie pozwala. Pamiętasz ten czas? Ja pierwszy raz zrezygnowałem, jak miałem chyba 22 lata, to wtedy powiedziałem trenerowi, że no ja rezygnuję, bo na tych turniejach międzynarodowych musiałem kreczować, czy tam na Mistrzostwach Świata, czy Europy, no nie byłem w stanie gdzieś tam wytrzymać tych wszystkich meczów, bo obciążenia są znacznie większe niż w sporcie osób tam niepełnosprawnych. No i było te 7 lat przerwy do momentu, kiedy wygrałem Mistrzostwa Polski. No to wtedy wygrywając te Mistrzostwa Polski z urzędu miałem możliwość występu na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Ale też powiedziałem trenerowi, że on się mnie spytał, czy ja chcę wracać do kadry. Ja powiedziałem mu, że absolutnie nie. To jest jednorazowy wyjazd na te mistrzostwa świata. No jakby no, znam swoje zdrowie i też nie chcę blokować żadnego miejsca nikomu w kadrze. No więc nie będzie żadnych powrotów. I tam gdzieś też wcześniej nie o tym nie myślałem. Bo jakby to jest tak, że może i bym chciał, ale ten ból związany z nogą przy dużej ilości treningów jest tak dokuczliwy, że to psuje po prostu cały dzień, od samego rana staje się z bólem. Niczego się nie chce wtedy. To myślę, że chyba Natalia. Tak, jeszcze ja bym chciała zapytać, bo wiesz, tu wielu fanów jest takich amatorów naszej dyscypliny, to powiedz Patryk, czym ty grasz dzisiaj sprzętowo? Ja po wielu latach przeszedłem z deski, bo ja grałem deską Butterfly'a Petr Korbel i dwoma okładzinami Tenergy 05 i 3 miesiące temu zmieniłem na deskę Harimoto i okładziny Dignix. Okej, popularne dzisiaj okładziny, tak. Bo dużo osób ma. Tak, tak. Ten tenisowy też jest teraz taki problematyczny, jeśli chodzi o sprzęt, bo to z roku na rok się strasznie zmienia. I tak jak kiedyś ten sprzęt jeszcze nie miał znaczenia, to teraz ma ogromne. Te piłeczki, stoły, rakietki, gumy. Jest ciężko coś wybrać takiego uniwersalnego, żeby było, pasowało do, jakby do większości tych piłek czy stołów. Także to teraz w tych czasach to jest sprzęt naprawdę gra wielką rolę. A co w ogóle powiesz jeszcze o naszej Superlidze? Jak tak patrzysz sobie z roku na rok, bo grasz już no, wiele, wiele lat w naszej Lotto Superlidze. Jak ocenisz poziom? Poziom jest, kurczę, od 7-8 lat naprawdę bardzo wysoki. Myślałem, że na początku, jak był taki skok tych obcokrajowców u nas w lidze, no myślałem, że to potrwa może 2-3 lata maksymalnie, a cały czas to się utrzymuje. Był ten pierwszy taki rok po pandemii, gdzie tam tak było to wszystko niepewne, to był troszeczkę, ta liga była troszeczkę słabsza, ale znowu jest mocna, więc to cały czas dziś się rozwija i medialnie, i sportowo to wszystko idzie do przodu. Kluby mają budżety na ściąganie wielu Azjatów, naprawdę też dobrych Europejczyków, więc ta liga jest cały czas mocna. Myślę, że w Europie to jest druga, może przesadziłem, ale trzecia najmocniejsza liga. To ja na chwilę z kolei bym, teraz bardzo weszliśmy właśnie w znowu tematy tenisa stołowego, a że nasz program polega na tym, że wyciągamy różne smaczki od was, żeby poznać z innej strony, to czego nie wiemy, czego kibice, my dziennikarze nie wiemy o Patryku Chojnowskim, jeśli chodzi o jakieś na przykład oryginalne hobby, coś, czego nigdy w wywiadach nie zdradzałeś, jakaś pasja, coś takiego, co być może, nie wiem, zbierasz, kolekcjonujesz, robisz oprócz tenisa stołowego, czym chciałbyś się w tym momencie podzielić? Kurde,
Nie mam jakiegoś hobby, któremu jestem tak oddany, że mam jakąś taką mocną zajawkę. Tak na szybko. Na pewno lubię bardzo dobrze zjeść. Dużo chodzę, znaczy często chodzę po restauracjach, szukam jakichś nowych miejsc, lubię smakować nowych potraw. Tutaj zaraziła mnie do tego moja dziewczyna, która bardzo lubi jeść. A tak poza tym to gdzieś tam od jakiegoś czasu idę w kierunku, to jest dużo powiedziane, gdzieś tam się zajmuję nieruchomościami, lubię temat nieruchomości, aranżacji mieszkań. To nie jest tak, że ja się tym dziś tak na co dzień zajmuję, ale coś tam ten kierunek mnie interesuje. To ulubiona kuchnia? Azjatycka i włoska. Okej. Okay. A styl w takim razie urządzania mieszkań? Słucham? Styl urządzania mieszkań, wnętrz teraz ulubiony? Styl? No. Kurde, nie, znaczy tak, ja lubię taki klasyczny, nie wiem, taki zbliżony do amerykańskiego, jasny, klasyczny, taki ponadczasowy styl. Widać, właśnie jasny, za twoimi plecami, jasna kanapa. No to mieszkanie akurat, w którym teraz mieszkam, to sam je urządzałem całe, więc fajnie wyszło, podoba mi się. To super, gratulacje, fajnie. No i właśnie, można powiedzieć, że akurat zakończyliśmy praktycznie odcinek pokoju stołowego, patrząc na wystrój trochę twojego pokoju stołowego, więc wszystko się zgadza. To jeszcze mam pytanie, bo tak wiesz, wszyscy chwalimy sobie naszą dyscyplinę, jest fajna i tak dalej. Owszem, zgodzimy się, a ja mam do ciebie takie pytanie, bo wiem, że to jest mega trudna dyscyplina, porównując inne, tak nawiązując do tego, że aktualnie mundial trwa w Katarze, a tenis stołowy to nie piłka nożna, a sam dobrze wiesz, że trzeba tyle samo pracy wykonać, jak w każdej innej dyscyplinie, a przez wielu uznawana jest wciąż za mega niszową. Jakbyś miał dziecko, to chciałbyś, żeby grał w tenisa stołowego, czy nie? Znając wszystkie realia, wiedząc, ile trzeba czasu poświęcić, jaki mały odsetek osób, naprawdę mały, może gdzieś tam z tego żyć i być to jego praca, to nie. Hobbystycznie pewnie swoje przyszłe dziecko zabiorę na salę, pokażę mu, jak się odbija, ale nie chciałbym, żeby szedł w tym kierunku. I też chyba na pewno, i też nie w Polsce. To jest, no i tu będzie koniec. Czyli tu będą dobre trzy kropki, rozumiem. Czyli... Ja ci życzę przede wszystkim więcej słońca, tej Hiszpanii może kiedyś. Albo innego kraju słonecznego, tak jak Hiszpania. No i żeby ta siłka się fajnie rozwijała, żeby jak najwięcej osób przychodziło. A ja się podpisuję pod tymi życzeniami. No to dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tak będzie. A kto wygra mundial? Jak obstawiasz? Ja nawet nie wiem, kto na nim gra. I to będzie bardzo dobra puenta naszego dzisiejszego spotkania. Drodzy Państwo, dzisiejszym naszym gościem odcinka numer 3 Pokoju Stołowego był Patryk Chojnowski. Dziękujemy serdecznie. Dzięki, Patryk. Również. Dziękujemy i pozdrawiamy.